mniej więcej jak w piekarni, jak piekarz stoi, wstaje rano i próbuje chleb zmajstrować, to nieraz brakuje mu czasu, żeby ten chlebek do końca upiec. I dziś jest podobnie, mam przesłanie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze wszystko przyjdzie w ostatniej chwili. Cały tydzień walczę, ale dzisiaj chcę się bardzo na żywo dzielić się z tym, co Pan Bóg mówi do mojego serca. Co wierzę, co Pan Bóg mówi do naszej wspólnoty, do każdego z nas. I dzisiaj potrzebujemy łaski, aby tego słuchać i otwarte serce, aby to przyjąć. Bo to możliwe, że będzie trochę takie przesłanie, które możliwe burzy w niektórych z nas pewne emocje. Bardzo możliwe. I zdaję sobie sprawę, to był temat, który postaram się ominąć jak najdłużej, ale teraz mi się wydaje, że nadszedł ten czas, kiedy mam zacząć ten temat trochę poruszyć. Poruszyliśmy ten temat wielokrotnie w pewnej formie, ale nie wiem, czy to docierało do nas. I dziś chcemy ten temat, bardzo chciałbym, żebyśmy ten temat kontynuowali. Ale jedyną blokadą to jest moje usta. Jakbyście widzieli i czuli, co tutaj w środku się dzieje, to by było fajnie, żebym mógł to wszystko po prostu tak wypluwać na ścianie i wszystko stało się bardzo jasne. Ale zdaję sobie sprawę, że jedynym ograniczeniem to są moje usta. I chcę od samego rana, wołałem do Pana Boga i powiedziałem: Boże, moje usta niech będą Twoimi ustami. Ja żadne ograniczenie nie przyjmuję, chociaż dziś zdaję sobie sprawę, że słownictwo to wszystko to będzie w naturalny sposób jest dla mnie wyzwaniem, ale Pan Bóg jest ponad tym i niech wypływa to, co ma wypłynąć. Kochani, chciałem mówić na temat zwycięstwa nad grzechem w naszym życiu. Zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu, co wierzę, co jest bardzo kluczowe. Szczególnie patrząc wstecz, te ostatnie dwa spotkania, które mieliśmy, pamiętajcie, to mówiliśmy na temat pewnych duchów, grzechów w naszym życiu. I był taki czas, kiedy dwa tygodnie temu rozprawiliśmy się z grzechem w naszym życiu, tak? Bo zawsze grzech jest tym kanałem, nasza cielesność jest tym kanałem, że wróg czuje, że ma prawo, żeby ingerować w nasze życie. Cielesna natura, która się objawia, która funkcjonuje w naszym życiu, powoduje, że wróg widzi, że to jest dla niego zapach. Bo jakbyśmy żyli na co dzień świętym życiem, to wtedy wydajemy inny zapach, ale to jest zapach, który zaprasza Ducha Świętego. Ale jeżeli żyjemy w grzechu, powoduje grzech w naszej okoliczności przed, za i naokoło, zapach, który zaprasza inne zwierzchności, siłę i moce. Które czują się zaproszeni, bo oni zawsze idą według zapachu. Jest dobry zapach dla nich, to wtedy oni tam wchodzą. Czy im wolno, czy nie wolno, to jest drugorzędne. Oni wiedzą, skoro tak pachnie, to jest moje. Ja mogę. Ale skoro jest inny zapach, może być również w naszym życiu inny zapach, który dla nich śmierdzi strasznie, one nie potrafią tam wytrzymać. I to jest świętość. Świętość w naszym życiu na co dzień powoduje, że oni nie mają tylko jednej, to jest uciekają. Jezus powiedział raz: we mnie nic nie masz. Powiedział wrogowi. Wróg próbował go atakować. Jezus opowiadał: co ty myślisz? We mnie ty nic nie masz. Nie masz miejsca, nie masz prawa i tutaj nawet nie próbuj. Bo jedyne, co może być, to spalisz swoje palce. Ten sam Jezus, który powiedział takie słowa, ten sam Jezus żyje w tobie i we mnie i wierzę, że mamy żyć w zwycięstwie nad grzechem. Każdy z nas wie, od tego momentu, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, to wiemy, że nie możemy trwać, nie możemy przebywać z grzesznikami na co dzień, to wiemy. To jest naturalna rzecz, bo od tego momentu, kiedy Jezus jest w nas, to wiemy, że to się gryzie, to nie pasuje. Ale życie pokazuje,
że można być wierzącym, a można trwać, przebywać w grzechu cały czas. Jest taka możliwość. Czy to jest w porządku? Nie. Czy tak Pan Jezus dla nas zaplanował? Nie. Wierzę, że Pan Jezus dla nas zaplanował coś, co jest dla każdego z nas osiągalne i to jest życie w wolności od grzechu. Ale nie przez nasze staranie, nie przez zasady, nie przez trzymanie prawa, tylko przez łaskę. I dziś ja bym zapytał tak bardzo szczerze, kto dziś żyje pod prawem, to niektórzy z nas musielibyśmy myśleć, czy ja żyję pod prawem, czy nie pod prawem. Mówię teraz o prawie Mojżesza. Czy dzisiaj żyjemy pod prawem Mojżesza? Czy ty dzisiaj żyjesz pod prawem Mojżesza? Niektórzy z nas powiem tak. Czy prawo jest dobre? No tak, jest dobre. Pan Bóg dało, tak? Nie ma dyskusji na ten temat. Jest napisane, że prawo jest dobre, doskonałe i święte. Tak jest napisane. Dlatego prawo w prawie w sam sobie nie ma nic złego. To jest dobre, które Pan Bóg dał. I teraz uważamy, do pewnego czasu. Do pewnego czasu. Taka jest prawda. Od tego momentu, kiedy Chrystus przyszedł i nawet Jezus sam musiał żyć według prawa. Zgadza się. Całe swoje życie on żył według prawa. No to co nagle się stało, że nagle już nie możemy żyć według prawa? Krzyż. Krzyż był tym momentem, który dał nam możliwość żyć ponad tym. To znaczy, prawo jest coś złego? Nie, jest dobre. Prawo jest dla bezbożnych, dla grzeszników. Jest to miernikiem, według którego możemy mierzyć, czy żyjemy w grzechu lub nie. Prawo pokazuje, czy żyjesz w grzechu lub nie. Zgadzasz się. Ale czy przez prawo masz zwycięstwo nad grzechem? Czy prawo daje ci siłę, aby nie grzeszyć? Nie. To jest trudny temat, kochani, bo to konfrontuje naszą mieszankę między nowe przymierze i stare przymierze. Proszę, słuchajcie uważnie do końca i postaram się, niech Pan Bóg mówi do każdego z nas uważnie. Tak bardzo dobitnie, niech to wpadnie w nasze serce. Bo jak zacząłem to sam studiować jeszcze raz, bo ja słyszałem to wielokrotnie, ale można tego słuchać, a tego nie zrozumieć i nie żyć w tym objawieniu. Ale jak sam siądziesz i mówisz, Boże, ja potrzebuję zwycięstwa nad moją słabością, które ja mam na co dzień, a moje staranie przez 15 lat nie wystarczy. A Pan Bóg zaczyna mówić do ciebie, do mnie zaczęło to mówić. Jest droga. Jest droga. Życie według prawa to jest tak samo jak chłopak, który dostał narzędzie, aby jeździć do ziemi obiecanej, która jest daleko, daleko, het za górami i dolinami. I ten rower jest bardzo dobry. Jest niesamowicie wyposażony. Jest luksusowny wręcz, ale ty musisz własną siłą pedałować dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. I musisz się zatrzymać, musisz odpocząć, ale dzięki Bogu, że masz taki rower, który się nie psuje, który jest wieczny i tym rowerem dojedziesz do mety. Wiesz, że możesz dojechać do pewnej mety. I jedziesz, i jedziesz. I ci, którzy jadą, jeździą trochę więcej rowerem, to wiecie, że jedziesz kilka godzin i potem już tyłek ci trochę boli. Jedziesz dalej, to już bardzo boli. I potem jak nie przestaniesz, to drugiego dnia już nie siądziesz. Potem są taki chwyt taki no, poduszki, które można ewentualnie wkładać, ale ogólnie to boli. I jak przegapisz pierwszy raz, no to wtedy już tydzień czasu nie siądziesz. Ale rower jedzie. I nieraz musisz ten rower tarkać pod górę i nieraz masz zjazd na dół i nieraz jest gorąco, nieraz jest zimno. Ogólnie to jest męczarnia, ale rower działa i dojedzie do mety. Jest drugi człowiek, który odkrył pewną prawdę. I ta pewna prawda jest taka, że ktoś przygotował dla niego samolot.
samolot, gdzie możesz tylko usiąść, jest klimatyzacja, jest pilot, jest bezpieczny. Rowerem dzień w dzień masz trudność, masz wrogowie na ulicy, masz... upadniesz i znowu siądziesz na rowerku, jedziesz dalej, ale ten rower się nie psuje. Bardzo dobrze. Ale jest droga ponad tym. Jest droga taka, że ty siądziesz tego samolotu, powiesz pilotowi, lecimy. I on w krótkim czasie przemieszczy się z jednego miejsca do drugiego miejsca. Punkt startu jest taki sam od rowerzysta i od tego chłopaka, który siądzie do samolotu. I celem jest taki sam. Jeden przyleci tam w ciągu kilku godzin, a drugi potrzebuje całe życie. I jak całe życie jedzie rowerem, to ma wszystko oparzone. Ale dojechał. Dojechał. To jest tak samo jak życie pod prawem i życie pod łaską. Identycznie tak samo. Rzymian 6:14. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Prawo panuje nad człowiekiem, jest napisane, póki on żyje. To co teraz? Nie rozumiem. Póki żyje, to prawo jest nad człowiekiem, a teraz powiedziałem, że prawo już nie jest dla nas? Bardzo proste. Bardzo proste. Prawo panuje nad człowiekiem, póki on żyje. Moje pytanie do ciebie jest dziś. Czy ty dzisiaj żyjesz? Tak i nie. Tak i nie. Twoje ciało żyje, ale mam nadzieję, że był taki dzień w twoim życiu, kiedy ty powiedziałeś, już nie żyję ja, tylko Chrystus niech żyje we mnie. Mam nadzieję, że miałeś takie momenty, że miałeś chrzest wodny. Co to jest chrzest wodny? Ja się ochrzciłem, jak miałem 12 lat. I wtedy jeszcze nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Na tamten czas wiedziałem, że to jest dobre, że to jest potrzebne i robiłem to z całego serca. Ale dopiero 3 lata temu zrozumiałem, co to jest chrzest wodny. Naprawdę, przyszło do mnie objawienie, co to znaczy chrzest wodny. Chrzest wodny to znaczy, że człowiek zrezygnuje z własnego ja. I tak jak Chrystus na krzyżu zmarł, tak samo w tym momencie zanurza się w śmierć Chrystusa razem z Nim. Idziesz pod wodą i powiesz, już nie żyję ja. Wstajesz z wody i powiesz, teraz żyje Chrystus we mnie i przeze mnie. Czy nadal nasza cielesna natura nieraz jest? Tak, jest. Jest. Ale co z tego, skoro już nie żyjemy? Skoro On żyje w nas. Dlatego Paweł też mówi, dlatego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Dlatego. Bo to już nie ja, tylko moja cielesna natura to czyni. Już nie ja. Bo to jest taki sam dźwięk, który ja mam. Myślałem, że to jest moja komórka. Już nie ja, ale moja cielesna natura. Dlatego Paweł pisze tak intensywnie, co mam zrobić? Co mam zrobić, aby się w końcu wydostać z tego ciała? Co mam zrobić, aby mieć w końcu zwycięstwo nad grzechem? I powiem ci bardzo krótko. Powiem ci bardzo krótko, bardzo proste to jest. Zacznijmy w to uwierzyć, że On wszystko wykonał na krzyżu. Wszystko się wykonało na krzyżu. Na krzyżu On zapłacił za grzech. On zapłacił za twoją słabość. Wszystko zostało zapłacone. Wszystko, wszystko, wszystko. Jak zaczniemy w to wierzyć, to możemy funkcjonować tak samo jak On. Nie poprzez nasze staranie, nie poprzez to, że nagle stajemy się super bohaterami i wiemy, jak wszystko zrobić. Nie, to jest Jego łaska przez nas.
To co, skoro łaska jest, możemy trwać w grzechu? Nie. Łaska jest nasza siła, aby wykonać grzech. Pokonać. Nie wykonać. Pokonać. Dziękuję. Jeszcze raz wrócę. Czyż nie wiecie, bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawa, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. A później dalej jednak pisze, teraz jednak jesteśmy wolni od prawa. Od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń? Po to, by służyć w nowym duchu i nie według starzałej litery. Jak? Przestarzałej litery. Grzech objawi, a prawo nam objawi grzech. Prawo nam objawi grzech. I skoro już widzimy ten grzech, możemy już teraz żyć w zwycięstwie na co dzień. Ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, ten sam duch dziś żyje w nas. My o tym wiemy, ale w to nie wierzymy. Nie wierzymy w to. Jakbyśmy w to wierzyli, byśmy żyli inaczej na co dzień. I nadchodzi czas, kiedy ta sprawa będzie w naszym życiu skonfrontowana. Bo dlaczego? Bo grzech i świętość nie może być pod jednym dachem. Ty i ja jesteśmy świątynią Ducha Bożego. Ty i ja. Ja jestem świątynią Ducha Bożego. Duch Boży mieszka we mnie i chce przeze mnie żyć, trwać i działać. Mi się wydaje, że potrzebujemy naprawdę objawienia. Bo zawsze jak próbujemy poprzez nasze staranie zwyciężyć nad grzechem, niechcący żyjemy pod prawem w tym momencie. Prawo to znaczy staranie, próbowanie, dyscyplina. Tak jak Izraelici. Łaska jest to, ja nie potrafię, ale ja przyjmuję moc z góry i przyjmuję przemianę. Zawsze jak próbujemy zwyciężyć w grzechu w naszym ciele, używamy narzędzi, które są podpięte pod prawem. I zawsze jak w końcu doszliśmy do tego momentu, że nie dam rady, ja nie wiem jak, to wtedy jest kapitulacja. I jak jest kapitulacja, to wtedy nagle wiemy, że ja nie potrafię, ja nie wiem jak, Boże pomóż mi, ratuj mi. I w tym momencie, kiedy w końcu, jak w końcu człowiek jest tak słaby, że on umarło w tej dziedzinie i mówi, że ja już nie potrafię, ja nie wiem jak. I dopiero wtedy sięgamy po życie. Łaska to jest życie. I wtedy nagle przychodzi przemiana i nawet się nie postarałeś. Kochani, to jest klucz dla nas jako Kościół, abyśmy mogli żyć w świętości. To jest klucz. Wierzysz, że to jest klucz. Ja przez wiele lat próbowałem rzeczy zmienić w swoim życiu, które dostałem w pakiecie. Jak tylko się urodziłem, dostałem to w pakiecie. W niektórych sytuacjach zacząłem funkcjonować tak jak tato, tak jak mama. Identycznie. Identycznie zacząłem mówić, zacząłem się zachowywać, a ja tego, właśnie tego nie chciałem. Ja właśnie tak nie chciałem. I zacząłem się temu przeciwstawiać. Powiedziałem, nie, ja nie będę. I zacząłem się usilić, jak chciałem powiedzieć, nie.
Ja nie jestem głupcem, jestem mądry. Nie, ja nie będę wkurzony cały czas chodził od rana do nocy, tylko będę cierpliwy. Nie, nie będę wychowywał swoje dzieci w gniewu, tylko w miłości. Nie, nie będę żył w nieczystości, tylko w czystości. Moje słowo nic nie zmieniły. Nic. Jak człowiek ma niesamowitą dyscyplinę, to ma farta w tym momencie, tak jak kiedyś już mówiłem, bo to jesteś w stanie się zdyscyplinować, zmienić się. Okej. Okay. Ale co robi człowiek, który nie ma żadnej dyscypliny w swoim życiu? Jest człowiekiem, który jest po prostu porażką. Bo jedyne, co chcesz, to jest nieczystość. Jedyne, co chcesz, to jest niedyscyplina, brak dyscypliny. Jedyne to jest to, co chcesz, to są rzeczy z tego świata, a nie rzeczy, które są Boże. Co robi wtedy taki człowiek? Dla niego nie ma nadziei? Nie wierzy, wierzy właśnie, dlatego Jezus wybrał tych najsłabszych. Tych wybrał Jezus, uczniowie wtedy, w tamtym czasie. Ktoś mówi o sobie akurat. Które nie potrafili. Które byli wskazani na porażkę. Bo on dokładnie wiedział, oni nawet nie będą próbować, z nich nic nie będzie. Po ludzku patrząc. Nie mają edukacji, nie mają kasy, nie mają władzy, nie mają chlubną przeszłość. To są biedacy, które nic nie potrafią. Właśnie takich Bóg wybrał i powiedział, ja pokażę światu, że moja moc wystarczy. Że ja prowadzę to przełomu, że ja prowadzę to świętości i to będzie moja moc. Zwycięstwo nad grzechem jest oddać wszystkie sfery, wszystkie trudne sfery w naszym życiu Panu Bogu. I powiedzieć, Boże, ja kapituluję. Ja nie mam dyscypliny, ja nie mam wytrwałości, ja nie potrafię. Ty to zmień. Ja zacząłem to zrozumieć jakiś czas temu. Kiedyś bardzo chciałem być wolny od nieczystości. Ja byłem dosłownie opętany. Ja byłem dosłownie odpętany od nieczystości. I próbowałem przez własną dyscyplinę się uwolnić od tego. I próbowałem, byłem na obozach i myślałem, Boże, uwolnij mnie. I to trwało przez kilka tygodni i byłem wolny. I potem znowu wracałem. Znowu szybko wracałem. I nie mogłem się z tego uwolnić. Myślałem, Boże, ratuj, bo ja nie wiem jak. Ale myślałem, ale teraz musisz jeszcze raz próbować. Jeszcze raz, teraz tydzień czasu. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień i będzie dobrze. I w końcu myślałem, że po 5 miesiącach czasu jest zwycięstwo. Guzik, prawda. Od tego momentu, kiedy myślałem, że jest wolność, znalazłem się pod prysznic w niewoli. Aż w końcu doszedł do mnie, że to tak mnie bolało, to tak mnie sfrustrowało. Myślałem, Boże, ja nie wiem jak, nie wiem co zrobić. Jeśli jesteś, ratuj mnie z tej sytuacji, bo ja nie potrafię z tym wstydem żyć. I oddałem tą sferę Panu Bogu, powiedziałem, ja już nie będę się potępiał nawet. Ja przyjmuję Bożą moc i koniec. Odcinam się od tego grzechu. Odcinam się i przyjmuję wolność. I nawet ja zapomniałem o tym. Ja zapomniałem o to, że kiedykolwiek miałem problem z tym. Minęło miesiąc, 2, 3, 4, 5, pół roku, rok czasu. I nagle przyszedł chłopak, który poprosił o modlitwę i pytał mnie, czy ja mam problem z tym. Że, wiesz co, nie mam problemu z tym już. Ja i muszę myśleć, kiedy to się wydarzyło, jak to się stało. Ja zapomniałem o tym. I musiałem uznać to nie przez moją dyscyplinę, nie przez moje staranie, tylko wystarczy przyjść złamane serce. Słamane serce przychodzi do Pana Boga i mówi, Boże, ja nie wiem jak, nie potrafię, ratuj. Zmienię moje serce. I przyszła przemiana i dzięki Bożej łasce, to dziś nie wróciłem do tego syfu. Dzięki Bożej łasce. Jak nieraz przyszło pokusa, to ja się śmiałem z tego, powiedziałem, co? Co ty chcesz? Jesteś niepoważny? Ty nie wiesz,
że to już dawno jest, to jest moje stare życie, że jestem kim lepszym. Nie przez moje staranie, kochani. To jest Boża moc, która chce działać w naszym życiu. Jeżeli chcemy stać się Kościołem, który jest święty, nienaganny, jest przygotowany na przejście Jezusa Chrystusa, to musimy tą rzecz musimy zrozumieć i to musi w nas siedzieć. Bo od tego momentu, kiedy żyjemy w tej świadomości, że to jest Jego moc, kochani, przychodzi do nas odpoczynek. Przychodzi odpocznienie. Co to znaczy, nagle już nie grzeszymy w ogóle? Nie. Na początku, jak zaczniemy odpocząć, to grzech szaleje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mam niektóre sfery w moim życiu, które dopiero w ostatnim czasie zrozumiałem, że tak nie mogę funkcjonować. Nawet nie wiedziałem o tym. Niektóre sfery dopiero w ostatnich latach zacząłem skonfrontować i powiedziałem, Boże, pokaż mi jeszcze rzeczy, które są w moim życiu, które nawet nie wiem. O których nie wiem, które powodują, że Twój Duch nie jest w stanie działać przeze mnie tak, jakby chciał. I zaczął mi pokazać rzeczy. To było bardzo upokarzające. Bo myślisz, że jesteś człowiekiem, który jesteś liderem, jesteś prowadzić różne rzeczy i potem Pan Bóg ci pokaże różne rzeczy, które są obrzydliwstwem dla Niego. Chociaż nas kocha tak, jak jesteśmy. Ale On chce nas prowadzić do świętości, codzienna świętość. Ale my musimy w to wierzyć, że Ten, który jest w nas, jest święty. Chrystus, który jest w nas, jest święty. I ta świętość to prowadzi do przemiany w naszym sercu. I efektem końcowym będzie taki, że chodzimy w świętości na co dzień. I nawet jak jest pokusa, abyśmy żyli w grzechu, to już lampka się świeci, już wiemy. Nie, już nie potrzebuję. Ja przyjmuję moc z góry. Jest zwycięstwo nad grzechem. Nieraz jadę z powrotem do Austrii i ludzie mówią, Rajnie, ty nie jesteś taki sam. To Polska cię tak zmieniło? Może mnie nie Polska. Też nie służba. Też nie to. Z dzień w dzień oddanie swoje rzeczy Jezusowi na nowo i powiedz, Boże, krusz mnie, łam mnie, oczyść mnie, oddam Ci wszystko. 3 lata temu na nowo robiłem chrzest wodny, ja sam dla siebie. Może teraz to burzy Twoją teologię, też mnie to burzyło, jak tylko myślałem o tym, czy w ogóle wolno, czy wolno drugi raz się ochrzcić? Myślałem, chyba nie wolno. Myślałem, dobra, nie będę nikogo prosić, to będzie tylko mój akt wiary. Ja sam rzuciłem się do wody. Ja sam rzuciłem się do wody pełną świadomością. Zdechnij raz na zawsze. Tak powiedziałem. Mowa jest to moje cielesne natury. Ja nienawidzę moją cielesną naturę. Ja kocham świętość. Kocham świętość. I zawsze będę kochał się bardziej świętości. Bo świętość jest właściwym obrazem Pana Boga. Nie cielesność, nie grzech, nie przekleństwo, nie wszystkie te inne bzdury, które wychodzą nieraz z naszych ust. Jeśli chcemy być światłem dla tego świata i solą dla tego świata, lepiej upierajmy się naszą cielesnością. Napisane, żyjcie w duchu i na pewno macie zwycięstwo nad grzechem. Na pewno. Żyjcie w duchu. Żyjmy w duchu i na co dzień mamy zwycięstwo nad grzechem. Co zrobić, jak upadniesz? Co zrobić, jak upadniesz? Pokornie powiedzieć, przepraszam. Sorry, jest mi przykro. Ale dziękuję Ci za to, że Twoja moc mnie zmieni. Spędź czas z Bogiem.
Spędź czas z Bogiem i w Jego obecności. On zmieni twoje serce tak, że sam się nie poznajesz. Nie masz czasu, żeby być w Bożej obecności, to zmień twoje okoliczności. Nie masz czasu, żeby być w Bożej obecności, to powinniśmy na początku od razu pokutować. Mówimy, że On jest dla nas najważniejszy i nie mamy czasu dla Niego? Nie mamy czasu dla Niego, żeby naprawdę znaleźć ciche chwile w Jego obecności? Jak ciś żył, by żył Jezus pośród nas. Jeżeli ciszej fizyczna osoba Jezusa by był tutaj w Legnicy pośród nas, czy byśmy zmienili nasze codzienne funkcjonowanie? Ja tak. Nie wiem jak ty, ja tak. Jakbym wiedział, że Jezus jest w Legnicy i będzie przez następne 10 lat w Legnicy, bo ty nawet nie musisz, ja bym wszystko zmienił. I już zacząłem zmienić. Co mam na myśl, mówiąc to? Jak Jezus żyłby pośród nas, mielibyśmy czas. Oj, ile mielibyśmy czasu? Mielibyśmy bardzo dużo czasu. A jakby Jezus powiedział, słuchajcie, kochani, jako Kościół w Legnicy chcemy teraz naprawdę zrobić ewangelizację w tym mieście. Oj, ile mielibyśmy zgromadzone pieniędzy? Bez dwóch stan. Żadna zachęta tutaj z przodu nie musiałaby być. Bo to jest Jezus. Ale ten sam Jezus chce w podobny sposób, nawet On chce w taki sam sposób żyć przez ciebie i przeze mnie. A my widzimy siebie nawzajem tylko poprzez naszą cielesną naturę. A zapomnijmy o tym, że od tego momentu, kiedy Jezus żyje w człowieku, mamy ludzi znać poprzez Chrystusa, który jest w nich. Poprzez tego nowego człowieka. A my żyjmy i trwajmy nieraz latami w grzechu, no bo jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni. Dlatego jest okej. Okay. Tutaj mają upadek, tam mają upadek, nic się nie stanie. Jest okej, okay, jest łaska. Mogę żyć w grzechu, bo On mi wybaczy wszystkie moje grzechy. Dlatego nie ma problemu. Kochani, ten temat mnie tak roztrząsnął, że po prostu kapitulacja jest. Po prostu. Po prostu jest kapitulacja. I mam więcej, mi się wydaje, więcej mam radości, jak idę do ludzi, jak mogę służyć, jak mogę działać, jak mogę pomóc, bo mam inną świadomość. Ja nie pomagam ludzi, dlatego potrzeba pomóc. Tylko mam taką świadomość, że ten sam Chrystus, który kiedyś chodził na ulicę w Izraelu, ten sam Jezus dziś jest we mnie i chce tak samo funkcjonować. Wiem, że to jest nic nowego. Ale jednak jaka prawda, w których nie żyjemy. Jeśli umarłeś razem z Nim, możesz również żyć z Nim. Im szybciej doprowadzimy każdą naszą sferę naszego życia ku śmierci na krzyżu, tym szybciej jesteśmy w stanie funkcjonować w życiu, w mocy zmartwychwstaje, coś tam. No. Wiecie, o co mi chodzi? Jak sobie poradzić, jeszcze ostatnia rzecz, jak sobie poradzić z tym, że mamy rodzice, którzy chcieli dobrze, ale robili nie do końca taką świetną robotę, jakbyśmy chcieli. I potem po jakimś czasie widzimy, że my robimy tak samo. Historia się powtórzy. Pokolenie robiło jedną rzecz, drugie pokolenie robi to samo i kolejne pokolenie robi to samo. I potem idziemy do ludzi, którym
mówimy do nich, proszę uwolnij mnie od przekleństw pokoleniowych. Czy takie coś ma miejsce? Tak, jest takie coś? Jest takie coś. Czy to działa? Tak, działa. Brałem w tym udział. Działa. Czy to jest droga docelowa dla każdego z nas? Nie. Nie. Burzy trochę z nami, może ta myśl, ale to nie jest droga ostateczna dla nas. Jeśli mówimy, że mamy nadal problem z pokoleniem, który był z naszymi przodkami, z przekleństwem naszych przodków, tak naprawdę to jest to samo, jakbyśmy mówili, na krzyżu dla mnie nic się nie wydarzyło. Jestem dalej ten sam człowiek, nic się nie zmienił, wszystko jest tak samo. Czy to może pomóc, jak idziesz do kogoś, który ci uwalnia od przekleństwa pokoleniowego? Tak, może ci pomóc. Jeśli twoje serce się nie zmieni, za chwilkę znowu lądujesz tam, gdzie byłeś. Gwarantowane. I potem trzeba co 2 lata iść do fachowca, który odcina mnie od przekleństwa pokoleniowego. I potem po 5 razem już jesteś sfrustrowany, bo mówisz, to nie działa. Nieprawda, to działa. Działa. Owszem, to działa. Czy to jest narzędziem dla nas, jako osoby, które jesteśmy nowymi ludźmi? Nie. Czy Chrystus sam siebie uwolni od przekleństwa pokoleniowe? Od rzeczy z Józefa i z Marii? Ja nic nie czytam na ten temat. Jezus funkcjonował w pełnej świadomości, że On jest nowy. Wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. I teraz możesz do siebie mówić, mnie nie interesuje, co robili moi przodkowie, w jakim grzechu oni żyli, trwali i to czyś w tym są. Ja już nie muszę tak w tym funkcjonować, poprzez to, że moc Chrystusa jest we mnie. Jestem wolny od grzechu, jestem wolny od przekleństw, jestem wolny. Czy ta sama moc próbuje się do ciebie przebić? Wielokrotnie tak. Bo on pokoleniowo, jemu się udało. Dlatego ten sam duch, który próbował doprowadzić moich przodków do grzechu i do upadku, ten sam duch będzie próbował działać w moim życiu. Bo on widzi pokoleniowo, że to działa. To nie jest tak, że z automatu on siądzie i już nic nie będzie robił. Od tego momentu, kiedy jesteś nowym człowiekiem w Chrystusie. To nie jest tak, że automatycznie on siądzie i mówi, aha, no dobra, to już nawet nie próbujemy. Nie, tak nie działa. Ten sam duch będzie próbował. I chce próbować to skutku. Póki my pozwalamy na to. A potem w końcu musimy powstać i powiedzieć, nie, koniec, jest nadzieja dla mnie. Jestem wolny. W Chrystusie jestem wolny. Od wszelkiego grzechu, od wszelkich przodków spraw, jestem wolny. I to cię uwalnia na zawsze. Na zawsze. Nie na chwilkę, na zawsze. Bo to jest krok wiary. To, co od momentu, kiedy Chrystus zmarł na krzyżu, jest uzdrowienie dla mnie, to jest ta sama sprawa. Tak jest. Dla każdego, dla wszystkich. Czy wszyscy to świadczamy? Nie. Dlaczego? Bo nie bierzemy z wiarą. Ta sama zasada. Pokoleniowe przekleństwo jest i będzie, bo to jest prawo, które jest zapisane i koniec. Ale jest droga ponad tym. I wszystko, co jest droga ponad tym, to zostało się od tego momentu, kiedy Jezus powiedział, wykonało się. Od tego momentu, kiedy On powiedział, wykonało się, zmieniła się historia. Zostało zapisane nowe prawo, które ci się dla ciebie, dla mnie jest zapisane, jest dostępne i czy ty i ja to świadczamy, to jest tylko to zależy, czy bierzemy i czy wierzymy. Nie wierzę w to, że chrześcijan potrzebuje 15 lat, aby zrobić porządek w swoim życiu. Ja nie widzę to w życiu uczniów. Ja to nie widzę. A Jezus był z nimi i był dla nich wzorem i im pokazał, jak to zrobić. I oni w ciągu kilku lat stali się mistrzami, głosili młodzieńce, które w ogóle nie wiedzieli na początku, o co chodzi. Głosili, tysiące ludzi się nawrócili, widzieli znaki cuda. To co, oni byli lepsi? Tylko dlatego, bo Jezus był z nimi? Nie. Jezus powiedział, przypomina nam wszystkim, jeśli zapomnieliśmy może,
jest lepiej, jak idę. Jest lepiej, jak idę, bo już nie będę tylko z wami, tylko będę w was. Będę w was. O ludzie, jaka prawda. Jeżeli ta prawda żyje w nas, to zmieni wszystko. Jedyną kwalifikacją, aby to świadczyć to, o czym teraz mówię, mam nadzieję, że rozumiemy, że to jest tyle proste, że jest, ja nie potrafię inaczej to skomunikować chyba. Jedyną rzeczą, co musimy zrobić, jest znaleźć czas z Panem Bogiem i poprosić Ducha Świętego, tak jak jest napisane, Duch Święty nas prowadzi wszelkie poznanie. Mieć giętkie serce, które da się wyprostować. Mieć pokorę w swoim życiu, jak Pan Bóg mówi, abyśmy byli gotowi na zmianę. Mi się wydaje, że to jest Ewangelia. Za dobra dla niektórych, aby to przyjąć. Zbyt prosta i zbyt namacalna, aby to przyjąć po prostu jako dar. Bo tutaj w tej kwestii nie możesz nic zasłużyć. Nic. A my to dziś próbujemy zasłużyć. No dziś byłem dobrym człowiekiem, to może teraz uzdrowienie będzie dla mnie? Dziś w tym tygodniu udało mi się nie grzeszyć, to może Jego błogosławieństwo będzie nad moim życiem? To są, powiem szczerze, chore myśli, które nosimy w naszym sercu, które są mieszanką starą i nową przymierze. Jeszcze raz podkreślam, żeby nikt nie mówił, że coś powiedziałem, co nie powiedziałem. Czy ja powiedziałem coś, że stare przymierze jest niedobre? Ja nie powiedziałem takie coś. Czy ja powiedziałem, że prawo jest niedobre? Nie. Jest dobre. Jest bardzo dobre. Jeżeli nie znasz nic innego, cały świat funkcjonuje według tego prawa. Ale jak poznałeś Jezusa, jest dla ciebie i dla mnie droga ponad tym. Dlatego w naszym codziennym życiu musimy szukać rzeczy, które mamy według prawa. Nie patrzę tego, bo każdy z nas ma mieszankę. Każdy z nas ma mieszankę. A jak Duch Święty objawi, przychodzi wolność. To przychodzi euforia. Bo ty w końcu wiesz, że naprawdę jest to możliwe. Naprawdę jest możliwe. I ja sam zdecyduję, jak szybko tam dojdę. Nie Pan Bóg. Pan Bóg wszystko zrobił. Ja sam zdecyduję, jak szybko żyję według tej nowej prawdy, którą zrozumiałem. To zależy, ile czasu ja poświęcam temu, jakie radykalne kroki robię na co dzień. To wszystko, moje życie pokazuje, zdecyduje, jak szybko tam dojdę do mety. I nagle od porażką możesz być człowiekiem, który staje się wzorem. Od człowieka, który żył w grzechu, staje się człowiekiem, który żyje w świętości. I wtedy zaczniemy się chwalić i chlubić po lewej i po prawej. Powiemy, że to nie my, tylko Jego moc jest taka namacalna, że ja to świadczam taką moc na co dzień. Kochani, przebywajmy w Bożej obecności na co dzień, bo to zmieni nas. Ja wierzę mocno w to. Ja wierzę mocno w to, że musimy w tej prawdzie zacząć funkcjonować, bo inaczej bardzo możliwe wypadniemy z toru. Wypadniemy z toru. Zacznijmy żyć w tej prawdzie, bo ta prawda nas wyzwoli. Ta prawda powoduje, że namaszczenie wychodzi z naszej usty, nawet nie wiemy skąd. Spotkajmy się z ludźmi i życie płynie. Łzy lecą codziennie. Bo to życie, które jest w nas, może w końcu się uwalniać. I wtedy nie szukamy znaki i cuda na siłę i próbujemy naszą wiarę zmobilizować. Ja muszę, potrzebuję mieć więcej wiary, aby znaki i cuda zobaczyć. Ja muszę mieć więcej wiary, aby wyganiać demonów. Wszelka wiara jest nam dana. Każdy dostał tyle samo. Kluczem nie jest nasza wiara w tej kwestii, abyśmy musieli teraz... Kluczem jest Chrystus. Chrystus.
I mi się wydaje, że my musimy przestać mu przeszkadzać. Jak przestajemy mu przeszkadzać, to on potrafi w naturalny sposób wypłynąć. I wtedy masz wiarę o rzeczy, gdzie nigdy nie miałeś wiary. Nigdy nie miałeś wiary w pewnych kwestiach, a nagle masz wiarę. Nawet nie myślałeś o tym, żeby kiedykolwiek walczyć o to lub tamto, a nagle jesteś pewny. To jest moje. Jest, to jest moje, ja to wezmę. Koniec. Idź precz. Kochani, byliśmy teraz, w zeszłym tygodniu byłem z chłopakami tam w Austrii. Taką konferencję. Było takie masowe wyganianie demonów. Masowe. To znaczy 15 tysięcy ludzi w sali i wezwanie. Kto czuje opresję teraz w tym momencie? Kto potrzebuje uwolnienia od swoich duchów i takie różne rzeczy? Masowo. Ja patrzyłem, ja byłem całkowicie z przodu przy scenie. Całkowicie z przodu odwracałem się, patrzyłem tłumy ludzi. Ludzi wokół mnie. Wokół mnie. Którzy czuli opresję, którzy nie są wolni. I on powiedział takie coś. Pozwól na to, aby teraz twoja godność by była poruszona. Bo jak to chodzi do uwolnienia, to nieraz robisz rzeczy, które nie chcesz. Jest ci wstyd. Ktoś widział, kiedy się zostało wykonanie jakichś demonów? Kto brał w tym udział? Kto to widział? Mało. Jak widzisz, jak ten człowiek się zachowuje, potem możesz film zrobić z tego i mu pokazać, że on sam nie wierzy w to. Wracając do historii. Był czas, kiedy było wykonanie demonów i ja od razu, pierwsza myśl, która mi przyszła. Nie wiem, czy to jest teraz taka dobra myśl, że ty będziesz się modlił o innych ludzi. Masz tutaj świetny czas, tak, owszem. Boża obecność jest, tak, namacalna, ale pamiętaj, póki nie pościsz, nie masz taki autorytet, który powinieneś mieć, aby wyganiać demonów. Bo tak jest napisane. Teoretycznie, tak jest napisane. I ta prawda żyje we mnie. A ja tutaj myślę, nie, to jest niemożliwe. Jezus nie chodzi cały czas i pościł, to jest niemożliwe. Była sytuacja, to nie mógł się przygotować tydzień czasu na post i dopiero wtedy wyganiasz demona. On chodził na co dzień w tym, jego życie powodowało, że zło odchodził. I przyszło do mnie, nie, ja wyrzekam się tej prawdy. Ja nie wierzę w tą prawdę teraz w tej chwili. Ja wierzę w to, że wystarczy, że wierzę w to, że Chrystus jest we mnie i moje ręce to są tak samo, jakby Jezus teraz ich kładł. I przyszło, nawet nie było dyskusji. Wiara, pewność. I zacząłem szukać ludzi. I było hasło, dobra, wyganiajcie. A ja od razu, miejsce, dajcie mi miejsce do przodu. Tłum ludzi. Że nie da się wydostać z jednego punktu do drugiego w ciągu iluś tam minut. Trzeba walczyć, żeby się przedostać. I ja od razu chwyciłem człowieka, dawaj tutaj do mnie. I poszło natychmiastowo. Niesamowita eksplozja. Od razu oczyszczenie do drugiej osoby. Tak samo. Osoba od razu w płacz, od razu widać, że Pan Bóg przyszedł swoim życiem. Zło odchodzi. Wykonało się. I potem wróciłem do domu, myślałem, Boże, ja potrzebuję tak żyć na co dzień. Nie na spotkaniu, na konferencji. Ja potrzebuję tak funkcjonować na co dzień na ulicy. Dzień w dzień idę na ulicę i widzę osoby, które są chore i upętane. Póki nie mamy taką świadomość, że Chrystus jest w nas, naprawdę taką świadomość, nasze chodzenie na ulicę kończy się porażką. Jesteśmy sfrustrowani, bo nie widzimy spawienia, nie widzimy uzdrowienia, nie widzimy uwolnienia, nie będziemy to zobaczyć, dopóki nie jesteśmy ugruntowani w Chrystusie. Wiesz, że dla nas jako Kościół to będzie bomba atomowa, jak zaczniemy w tą prawdę żyć. W tym zrozumieniu Chrystus jest we mnie i to wystarczy. I to jest pewniak. I żadne okoliczności nie są w stanie mnie zmienić moje myślenie. Ja wiem, bo to jest zapisane w moim sercu. Ja wiem, bo ja wiem. Potem twoja mowa jest pewna. I to wiesz, że to nie jest twoja pewność. Ty wiesz, że to nie jest twoje słowo. To nie jest coś, co wymyśliłeś. A niech ta prawda żyje w nas. Pomódlmy się. Powstańmy, proszę.
Jezus, wierzę mocno w to, że Ty chcesz, aby Twój Kościół funkcjonował na co dzień w mocy, w namaszczeniu, w świętości. Ale abyśmy mogli tak funkcjonować, potrzebujemy na nowo zrozumieć moc krzyża. Potrzebujemy na nowo, Panie Boże, klękać przed krzyżem i powiedzieć: Boże, każda jedna sfera należy do Ciebie. Każda jedna mój upadek należy do Ciebie. Każda jedna moja słabość należy do Ciebie. Każde jedno moje obdarowanie nawet oddam Tobie na nowo. Boże, my potrzebujemy Twoją rękę w naszym życiu. My potrzebujemy, abyś Ty, Jezus, mógł żyć przez nas. Aby Twój Duch mógł być uwolniony przez nasze życie, przez nasze mowa, przez nasze czyny. Boże, Ty sprawiłeś, że Piotr, który się bał w jednym życiu, w jednym momencie, nagle stał się człowiekiem, który miał odwagę. I wierzę, że to było dlatego, bo on zrozumiał, że to nie przez niego, tylko przez Twoją moc, przez Twoje namaszczenie, przez Twojego Ducha, przez Jezusa, który jest w każdym z nas od tego momentu, kiedy oddaliśmy swoje życie naprawdę. Boże, przyjdź do Twojej wspólnoty, do Twojego Kościoła. Naucz nas, jak żyć w zwycięstwie nad grzechem. Duchu Święty, prowadź nas w tej prawdzie, abyśmy mogli mieć wiarę i pewność, że grzech panować nad nami już nie będzie. Śmierć panować nad nami już nie będzie. Lęk panować nad nami już nie będzie. Tak samo choroby i wszystkie inne syfy, które nie przychodzą z Twojego tronu. Ale niech Twoja łaska będzie w obficie nad nami. Niech Twój pokój będzie wypełniony, Panie Boże, niech będzie spełniony, który spełni nasze serce. Niech Twój pokój i radość mieszka w nas. Niech Twoja wolność mieszka w nas. I moc łaski niech będzie obficie nam wszystkim udzielone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.